Kochani telewidzowie, siostry i bracia, przeżywamy ostatnią niedzielę w roku liturgicznym, niedzielę Chrystusa Króla. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii jawi nam się jako Król i Pan. Czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Pada pytanie. Pan Jezus ukazuje poprzez swoją łaskawą postawę wpuszczającą tak zwanego dobrego łotra do raju, ukazuje, że ma władzę nad rzeczami ostatecznymi, nad tym, by ci, którzy Go kochają, którzy są w prawdzie, znaleźli się blisko Niego. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Są takie fragmenty w Ewangelii, gdzie pokazany jest Chrystus jako Król, który siedzi na tronie i sądzi. Dzisiaj, moi drodzy, mamy Chrystusa jako Króla, który króluje z krzyża. I teraz zobaczcie, jaka jest piękna równowaga. Jezus jest naszym Królem niezależnie od tego, czy po ludzku przegrał, czy po ludzku wygrał. W naszym życiu mamy mieć podobną postawę. Przyjmujemy Chrystusa jako Króla naszego niezależnie od tego, czy po ludzku dobrze nam idzie wszystko, czy po ludzku przegrywamy. Więc dzisiejsze święto, kochani, no mówi tę wielką prawdę. Obierz sobie Chrystusa jako Króla niezależnie od Twoich momentów. Zawsze bądź przy Nim. Miej Go w swojej pracy, miej Go na swoich ustach, na modlitwie, ale i również w każdym trudnym momencie. Na pytanie, czy Jezus jest dla Ciebie Królem, odpowiedz czynem, postawą życia, nie tylko słowem, ale właśnie tak jak ksiądz Wojtek zaznaczył, odpowiedź niech ukaże się w Twojej pracy, w oddaniu na rzecz rodziny, w praktykach religijnych. Czynem pokaż, że Pan Jezus Chrystus zasiada nie tylko na drzewie krzyża, ale na tronie Twego serca. Kochani, często pytamy, co to znaczy, że Jezus króluje w naszym sercu. Nie chodzi o to, abyś takim sługą, który z bojaźni przed Bogiem wykonuje wszystko trochę tak na siłę. Właśnie Jezus jest Królem kochającym. Jezus jest Królem, który ma pragnienie, abyś Ty był Jego sługą, ale wykonywał to, co On każe, z miłości. Tylko dlatego, że Ty wierzysz w to, że co głosi Twój Chrystus Król jest prawdziwe i doprowadzi Cię do zbawienia. Skoro Pan Jezus jest Królem, to znaczy, że ma poddanych oraz, że istnieje prawo w Jego Królestwie. Prawem jest Ewangelia i przykazanie miłości, a poddanymi jesteśmy my, chrześcijanie. Czy znasz prawo tego Królestwa, czy Ewangelię studiujesz oraz czy wprowadzasz to prawo do tego Królestwa Bożego, które jest pośród nas? Wybierajmy Chrystusa jako Króla dzisiaj, moi drodzy, nie tylko przez to, że postawimy na przykład w naszym pokoju, w naszym gdzieś tam biurze krzyż Chrystusa, jakąś figurę, ale niech Chrystus króluje w naszych sercach przez to właśnie, że my oddamy Mu całe swoje życie. Dobrze powiedziane. Całe życie oddać Bogu. Do zobaczenia. Szczęść Boże. And our goal is not enough.